Wczoraj w firmie została przeprowadzona kontrola przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zuzanna wie, że sprawa oszustwa będzie miała swój dalszy ciąg. Czy wy jesteście normalni? Przecież wiadomo było, że coś takiego w końcu musi się wydać. Ale nie wydałoby się od razu, gdyby nie ty i twoja durna przyjaciółeczka. I to jest prawda. Za kilka lat zarobilibyśmy miliony i nawet taka afera przeszłaby bez echa. Nie no, ja nie wierzę, że to słyszę. Po co tu przyszłaś, donosicielko? Na pewno nie po to, żeby rozmawiać z tobą, oszustko. To był pomysł Huberta. I co teraz będzie? Co z mieszkaniem? Nie wiem. Teraz nic nie wymyślę. Kredytu po prostu się nie uda spłacić i tyle. No, mamy mieszkać z Olą pod mostem? A oni wysłali reporterkę przed firmę. Znajdujemy się pod siedzibą firmy prowadzonej przez Aldonę i Huberta Barowskich. Niestety nie wpuszczono nas do środka. Jednak pracownik Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Produktów nieoficjalnie poinformował nas o materiałach oddanych do badania, które jednoznacznie wskazują, że firma oszukiwała swoich klientów. Barowscy zamiast mąki ze świerszczy sprzedawali najtańszą mąkę pszenną. Prawdopodobnie zaślepiła ich wizja szybkiego zysku. Sprawa została skierowana już do prokuratury. Wyłącz to, idę ją przepędzić. Nie, to nic nie pomoże. Czy was po... Jak ja wyglądam teraz przed moimi widzami? Ośmieszyliście mnie. Za darmo tego nie robiłaś. Ale nie chcę mieć nic wspólnego z tym skamem. Wiesz co, nie dramatyzuj, jakoś się wybielisz.